Dobrze, to teraz, żeby... Czy Mariusz Witkowski dojechał? O, Żubi chyba jeszcze nie. Nie dojechał. A szkoda, bo tu jeden przyjechał, elektrycznym samochodem wyjechał. Ale w związku z tym, to będziemy teraz wręczali taką bardzo subiektywną nagrodę. To jest zawsze dla najsympatyczniejszej załogi. I to jest nagroda, którą fizycznie ja sam wymyślam i sam ją przyznaję. I to bym prosił dwie panie, Doroń i Łuczek. To są dwie kobiety, które same po raz pierwszy walczyły, jeden tak, bo to jest taki symboliczny. Walczyły same ze sobą i z samochodem i wróciły, trafiły do bazy. Można się przy waszym ciepło ogrzać? Patrzymy tu. Dobrze, i teraz zaczniemy od kategorii, która jest ta, nazwijmy to, łatwiejsza, czyli od klasy turystyki. Trzecie miejsce w tej kategorii zajęła załoga i znowu Duszan i Joanna Sztylka. To zaczyna być monotonne. Ale to stańcie na trzecim miejscu, będziemy jak na olimpiadzie, teraz jest i Mistrzostwa Europy czekają. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Tadeusz i Agnieszka Śmigielscy. Także ja ci nadal muszę przemyśleć to wybaczanie jeszcze, ale to... A, ja ci wybaczyłem, przepraszam, wybaczyłem ci to. Ekipa rodzinna? Tak. Tadzie Agnieszka Niemiec. No i pierwsze miejsce w tej kategorii zajęła załoga Arkadiusz i Magdalena Kijewscy. Ale nie wiem, czy państwo zauważyliście, czytam nazwisko i dwa imiona i przychodzą trzy osoby. I to jest dziwne, nie? Co to za raj? Teraz proszę wspólne zdjęcie. Słuchajcie, to zdjęcie jest historyczne i bardzo ważne. Duszan, stań bliżej, nie bój się. Ja jestem osobą, która sama wie, że nie cierpi mediów. Nie? Dobrze, czyli ja klasie turystycznej ślicznie dziękuję. Już dzisiaj zapraszam was wszystkich na operację Rajd Niepodległości. Imprezę z 23 przeniesiemy na odcinek nocny po 11 listopada. I ja wykorzystam to, co pan marszałek tu przed chwilą powiedział, nie? Operacja Rajd Niepodległości to jest rajd, gdzie my na terenie powiatu płockiego odwiedzamy miejsca związane z pamięcią i z walkami. Czyli od powstania styczniowego tutaj gdzieś tam jeździmy po całej gminie i powiecie. I tu składamy biało-czerwone znicze, o przykład wykonujemy różnego rodzaju zadań i tak dalej. No i teraz przejdziemy do klasy Turystyk Pro. Teraz klasa ta trudniejsza. Trzecie miejsce w tej kategorii zajął Marcin i Bartosz Kijek. Brawa dla ekipy. Na trójeczkę, na trójeczkę. Dla pilota najpierw. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła załoga Tomasz i Krzysztof Krakowski. Dwie osoby przychodzą, cztery. Nie wiem, ja muszę z tą matyką popracować. A czy to nie chodzi o tego, wiesz, ja tu z tym liczeniem mam jakieś.
umawiamy się, że najpierw dostanie Gosia. Zosia. Zosia. Zosia, dla ciebie puchar, proszę bardzo. I dla Franki. Zosia i Franka. Pięknie. Dla starszych. Proszę? No i pierwsze miejsce w tej kategorii zajął Kamil Rosiak i Hubert Tompkowski. No i zobaczcie, no ja nie wiem, czy ja mam jakieś problemy z logopedią, no wyczytuję dwa nazwiska, przychodzą cię. Co? Damy im później. Proszę, wspólna fotografia. To jeszcze jest jedno pytanie. Czy dojechał Mariusz Witkowski? To jest człowiek, który dzisiaj, że tak powiem, najbardziej z nich wszystkich popsuł swój samochód. Nie wrócił. W związku z tym ten puchar przekażę mu się gdzieś tam przy okazji, bo będzie na następnym. No tak, no to jest taka, czasami są ludzie, którzy specjalnie przyjąć te samochody, żeby tylko dostać statuetkę, nie? Czy od pana marszałka to w ogóle on od samego początku rozwalił, nie? Dobrze, czy pan wójt chciałby jeszcze ewentualnie skorzystać z mikrofonu? Kochani, przede wszystkim wam serdecznie dziękuję, że tak licznie przyjechaliście na ten memoriał świętej pamięci Mariusza Wieńka. On się wpisuje w naszą tradycję, w nasze jutrzejsze spotkanie. Jesteście dla nas bardzo ważni, że przyjechaliście do Bodzanowa, w miejsce, w którym pracował, któremu poświęcił parę lat życia, pracował w Urzędzie Gminy. I my jako samorząd, ja osobiście bardzo związany z nim emocjonalnie, tak byliśmy przyjaciółmi, zdecydowałem w moim sercu się coś takiego wykluło, żeby upamiętnić czymś Mariusza, żeby zawsze ktokolwiek przyjdzie do tego parku, to zawsze będzie mówił, że przyszedł do Mariusza. Jest impreza organizowana u Mariusza. Także ta pamięć przez to nie zaginie. Na tym mi szczególnie zależało. I rzeczywiście wy nie dość, że braliście udział w rajdzie imienia poświęconego imieniu Mariusza Wieńka, to jeszcze odbieracie nagrody również w tym miejscu, w parku gminnym imienia Mariusza Wieńka. Bardzo go z panem marszałkiem szanowaliśmy, olbrzymi nasz przyjaciel, kolega i jesteśmy niezwykle wdzięczni, panie marszałku, całemu gronu ludzi, którzy przyjechali do nas, poświęcili wolny czas, dobrze się bawili. Dziękuję serdecznie i zapraszam na następne spotkania, rajdy i pewnie również będziemy taki, prawda Wojtku? Rajd organizowali. A już nie wspomnę o moim przyjacielu Wojciechu, który znalazł przytulisko w gminie. Uważajcie, ja widzę to nie zawsze. W gminie Bodzanów w 2014 czy 15 roku, 15 roku, dawno temu zrejterował z jednej z gmin, przyszedł do nas, bo tutaj powiedział, że jest najlepsza atmosfera i tu zaczęliście się taplać w błocie i jesteście do dziś. Serdecznie jeszcze raz wszystkim wam dziękujemy i zapraszamy nie tylko za rok, ale za chwilę tych rajdów 11 można... Tak jest, 11 listopada. Szerokiej drogi, bezpiecznych powrotów do domu. Dziękuję bardzo. A ja teraz tak jeszcze szybciutko, bo tu jeszcze będę musiał chwilę z panem wójtem i z panem marszałkiem. Basia tam przygotowuje, bo tutaj ciąg dalszy naszej imprezy jest. Nagrody są przygotowane. Losowanie się jeszcze nadal będzie odbywało za jakiś czas, chwileczkę. Tak, no proszę, tam jeszcze macie coś do zjedzenia, wypicia, nie mówię tu alkoholu, to jest woda mineralna. I za chwilę będziemy się tam dalej bawić. Już na tamtej stronie.